Magiczna zima. Dzisiaj taką magiczną zimę spróbujemy namalować za pomocą szablonów. Z tyłu za mną jest taki anturaż zimowy. Za oknem już również zaczął padać śnieg. Myślę, że każdy, kto ogląda ten filmik, zechce taką zimę namalować. Jest to proste. Używamy szablonów. Można według własnej propozycji, własnych umiejętności taki szablonik wyciąć. Ja tutaj mam szablon jeden pokazujący miasto, a drugi taki troszeczkę magiczny zamek, pałac i drzewa. Taki szablon posłuży nam do stworzenia magicznego zimowego krajobrazu. Ja tutaj wykorzystałam czarną kartkę, ponieważ ten krajobraz zimowy chcę pokazać nocą. Co robimy na samym początku? A więc musimy sobie przykleić ten szablonik do naszej kartki. Za pomocą taśmy klejącej staramy się przykleić do podłoża i również, żeby nam nie uciekała kartka z drugiej strony. Od razu zrobię tą pracę drugą. Muszę taśmę, ponieważ szablon umieściłam w środku kartki, więc ona będzie się przesuwała jeszcze. Do malowania użyjemy farb tempery. Gąbki na samym początku. Czyli bierzemy sobie gąbkę i teraz musimy użyć kolorów, pamiętając, żeby nam farba nie weszła pod szablon. Staramy się zróżnicować kolor, a więc mieszamy, dodając również biały. Przecież to jest zima. Naszym narzędziem jest gąbka, a więc jest to narzędzie, które fantastycznie pokazuje nam również pewny rodzaj faktury. Może ja teraz pokażę, tak, oczywiście my tutaj jeszcze będziemy różne inne zabiegi robić przy tej kompozycji i innymi narzędziami, ale chciałam pokazać może, o proszę bardzo, i tutaj już nam się odbija szablon. Nasza kompozycja będzie składała się jakby z takich trzech planów. Na pierwszym planie u dołu będzie miasto nocą. Na drugim planie zrobimy góry. I tutaj posłużymy się głównie białym. Staramy się tak w różnych kierunkach różnej wysokości. To zwróćcie uwagę na to, że
przekręcam tą gąbką w różnych kierunkach, czyli nie maluję płasko, bo wtedy praca jest bardziej dynamiczna i magiczna, można by powiedzieć. Teraz weźmiemy pędzelę. I staramy się troszeczkę ten zarys gór, wiadomo, że na szczytach tego śniegu jest najwięcej, pomalować bardziej wyraziście, tak żeby nam nie przebijało tło. Ale pamiętamy o tym, żeby tło jednak, ta czerń w pewnych miejscach nam została, aczkolwiek my tutaj sobie jeszcze wzmocnimy czernią nasze góry, ale musi nam troszeczkę to przeschnąć. Warto wziąć różnej długości pędzle. Zmieniamy więc sobie, tutaj troszeczkę może ten szczyt jest zbyt ostry. Oczywiście technika malowania jest dowolna. Można w ten sposób, czyli malować, ciągnąć pędzel. Wtedy otrzymamy takie regularne plamy, ale jeśli chcemy, żeby one nie były regularne, no to wtedy sobie marzymy. Zwróćcie uwagę, że staram się nawet nie rozmalowywać tak, żeby widać było grubość śniegu, w tym przypadku naszej farby. Jeszcze jedno, nie farby tempery, w tym przypadku nie łączymy z wodą, ponieważ gdybyśmy połączyli, to nie przykrylibyśmy tła, a tło jest czarne. Dlatego czarne, ponieważ mamy to, ten krajobraz zimowy namalować nocą. Jeszcze tutaj może troszeczkę zmienię kształt tej górki. Tak. I teraz będziemy działać na trzeci plan, czyli trzecim planem to oczywiście będzie niebo. I tu również pamiętamy, że jest to noc. Troszkę mi się tutaj... więc musimy przepuścić tą czerń, która tutaj nocą jest. Również nakładam w różnych kierunkach, mocniej przyciskając, mniej, jak kto woli. Ja już taką jedną pracę zrobiłam, ale oczywiście chcę wam pokazać, że nie jest to trudne i nawet ktoś, kto za bardzo nie potrafi malować, da sobie z tym radę. No i będzie miał satysfakcję, że zrobił coś własnego. Używam tutaj trzech różnych kolorów niebieskości, dodając jeszcze fiolet. Dobrze. Tak, teraz oczywiście użyjemy pędzelka. To zostawimy sobie. Staram się właśnie w różnych kierunkach. Oczywiście moglibyśmy zrobić piękne takie niebo płaskie, ale żeby wdobyć głębie, staram się w różnych kierunkach malować pędzlem. Tak, żeby nadać.
dać właśnie tej pracy mocną dynamikę. Oczywiście można również wykorzystać do malowania własne paluszki. Trochę będą brudne, ale przecież każdy malarz musi być trochę zabrudzony. Również wykorzystamy sobie kredki. Ja tu wykorzystam kredki suche, pastelowe, żeby jeszcze zróżnicować jakby. Oczywiście to trzeba by było poczekać, żeby nam to wszystko wyschło. No niestety nie mamy na to czasu, ponieważ farba jest mokra i będzie trochę trudno. Ja jeszcze tutaj domaluję może jakiś księżyc, ale tam go w sposób wychodzący gdzieś tam. Zachmurek. Wiemy, że pastele suche, one świetnie się rozcierają, ale nie zawsze trzeba je rozcierać. Czasem warto zostawić ten taki ślad twardej kreski, który doda magiczności naszej pracy. Ja jeszcze po wyschnięciu później wzmocnię tą kredkę farbą, żeby to było ciekawsze. Tu musimy zostawić, niech to przeschnie i weźmiemy się za dół. Jak przeschnie góra, wówczas będziemy mogli dalej popracować. Ja tylko zerknę, czy mi się to wszystko ładnie poodbijało. Wszystko się poodbijało, dobrze. I teraz ściągamy tą część. No i oczywiście teraz nic nie widać, prawda, jeszcze, ale bierzemy cieniutki pędzelek, bo przecież śnieg, jak pada, to najczęściej zostaje na dachach, na gzymsach naszych budynków. Możemy sobie na dachach. Wieżowce też przecież mają chyba gzymsy. Gzymsy to jest taka część wystająca między oknami. Zaraz rozświetlimy to wszystko, ponieważ wiadomo, że w każdym takim budynku, w takim wieżowcu jest mnóstwo okien, a w nocy, może w nocy to się śpi, ale może troszeczkę tak pod wieczór, każdy w mieszkaniu ma różne odblaski świat. Jeszcze tutaj położymy ze śniegu troszeczkę niżej. Oczywiście można sobie przedłużyć te budynki. Tutaj. Oczywiście taką pracę nie robi się w ciągu kilku minut. Mamy więcej czasu, więc wtedy możemy spokojnie sobie pomalować. No i zapomniałam wylać żółtej farby. Teraz malujemy okna. Zobaczymy, czy
tak? Na każdym pięterku mogą być okienka, które najczęściej rozbłyskują żółtym światełkiem bądź jakimś innym, to jeszcze zaraz też zmienimy. I teraz tak, mogłabym to zostawić w ten sposób, ale ja jeszcze tu sobie do końca, przecież te budynki są bardzo wysokie. I następne. Tutaj możemy trochę dłuższe zrobić, może to być jakiś kościółek na przykład. No i właśnie tu jest ta praca taka dość precyzyjna, ponieważ tych okienek jest mnóstwo, a niestety musimy to zrobić, ponieważ da to cały efekt. Do tej pracy wrócimy jeszcze, bo ja tutaj domaluję wszystkie te okienka, ale chciałabym również pokazać drugą pracę, czyli to będzie mi schło, a ja w tym czasie jeszcze namaluję ten pejzaż zimowy, ale z jakimś zamkiem czy pałacem. Dowolność tutaj w wykonaniu szablonu bardzo bym zachęcała, żeby te szablony nie ściągać z internetu, ale samemu sobie zrobić rysunek najpierw na jakiejś kartce, a potem wyciąć to ze sztywnego papieru. Bo wtedy taka praca bardziej nas cieszy, bo to jest nasz pomysł. Ja wiem, że w internecie jest mnóstwo wspaniałych rzeczy, z których możemy skorzystać, ale spróbujmy sam. Jak nie wyjdzie, wtedy skorzystamy z czyichś pomysłów. Ale pamiętajcie, że największą wartość ma praca, która powstała w naszej głowie, jest dziełem od początku do końca naszym, nieskopiowanym, nieodrysowanym od innej pracy, ponieważ to już nie jest praca autorska, tylko kogoś zupełnie innego. No i tutaj mamy mnóstwo światełek. Oczywiście zaraz jeszcze na zymsach sobie damy. O, troszkę krzywo mi te okna poszły. I jeszcze tutaj. Najważniejsze jest to, teraz jest taka praca bardzo surowa. Ona jeszcze nie jest wykończona, ale nie mamy za dużo czasu, więc to jest tylko początek. Najważniejszy potem jest ten efekt końcowy, czyli dodajemy jeszcze właśnie kredkę, dodajemy tutaj światła. I ja bym chciała pokazać właśnie pracę, którą zrobiłam wcześniej, a która już jest skończona. I tutaj mamy właśnie jeszcze dodaną czarną kredkę. Takie refleksy świateł, które wydobywają się właśnie z ulic miasta, czy też z okien, oświetlając miejsca budynków. Powyżej właśnie mamy góry, no i bardzo dynamiczne niebo, i gdzieś tam na wysokości jest również księżyc. Możemy również wykorzystać śnieg. Śnieg, przecież zimą pada śnieg. Jak to zrobić? Można to w różny sposób, ale można też użyć drugiej strony pędzelka. Ja tutaj szybciutko. Nie jest to, jak już powiedziałam, praca jeszcze wykończona całkowicie, ale nie można malować kredkami, jeśli praca po prostu nie przeschła i tego etapu teraz zrobić już nie mogę, bo praca jest jeszcze mokra.
cały sobie pada, pada śnieg, tak. Możemy to również zrobić szczoteczką do zębów i spróbujemy później w tamtej drugiej pracy właśnie zrobić to za pomocą innego narzędzia niż pędzelek. A dobrze. I jeszcze właśnie tą pracę możemy wykonać tutaj, stosując, ja tutaj szybciutko pokażę, farby akrylowe, które również kładziemy na naszą pracę. Ja tu w tym przypadku maluję pędzlem. Można też wałkiem malować, ale jeśli mamy wałek, to musimy mieć specjalne korytko, w którym mieszamy farby. Ja tak szybciutko tutaj, nie wiem, czy mi się uda sprostać temu w tak krótkim czasie, bo jednak, słuchajcie, malowanie wymaga czasu. Niektórzy artyści malują swoje obrazy nawet kilka lat. No, my tutaj takich wielkich dzieł nie tworzymy. Niemniej jednak położenie farby wymaga czasu. Ja tutaj bardzo szybko, nawet nie wiem, co mi tutaj teraz wyjdzie, ponieważ robię to w sposób naprawdę u dołu damy śnieg. Staram się dodać tego śniegu do naszych zobaczymy, co wyszło. Naprawdę nie wiem, nie spodziewam się. To będzie dla mnie zagadka, ponieważ coś tam wyszło. No i teraz możemy sobie również tutaj pokombinować z niebem. Możemy również dodać tutaj śnieg. No i wiadomo, że teraz trzeba użyć pędzelka do pokrycia naszego zamku troszeczkę śniegiem, naszych drzewek tutaj też. Są też choineczki. I tak jak mówię, wykończenie pracy to jest bardzo istotne, bo musimy pamiętać, że najważniejsze jest, żeby to wszystko w końcowym efekcie wyglądało pięknie. My nie mamy za mało czasu, ponieważ farby muszą nam wyschnąć, żeby, tak jak już powiedziałam, użyć innego materiału czy innych narzędzi do malowania. I jeszcze spróbuję, tak, oczywiście tutaj dodajemy też okna. Może takie typowo zamkowe, długie. I teraz po wyschnięciu powinniśmy wzmocnić jeszcze ten kolor, który tutaj mamy. Jeszcze postaram się użyć pędzla do... Zwróćcie uwagę jeszcze na to, że o właśnie takie malowanie nawet w różnych kierunkach, nawet do góry, bo przecież mogą tutaj być jakieś roślinki, które też zostały obsypane śniegiem, krzaczki, i wtedy malujemy pędzelkiem do góry, zostawiając ślady czarnego
Papieru, jak to jeszcze? To drzewko mi tutaj się troszkę zagubiło. Dobrze. I teraz możemy jeszcze pokażę tylko jedno narzędzie. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Muszę spróbować najpierw. Dobra. Jak już mówiłam, śnieg możemy sobie. O, więcej na stole zostało niż tutaj, ale w tym przypadku będzie to taki drobniutki. Fajnie jest właśnie, jak troszeczkę obsypać, można by było. Tutaj już zrobię tym pędzelkiem. Widać, że tutaj gdzieś śnieg pada. Ta druga praca jest naprawdę zrobiona tak bardzo szybko. Nie wiem, czy to wszystko wyjdzie dobrze. Ale wy będziecie mieli dużo czasu, nawet można coś zacząć malować, potem odejść, jak nam się znudzi, potem znowu podejść do pracy. Zawsze mówię swoim dziewczynom, nie spieszymy się, czasem nam się już nie chce, zostawiamy. I dokończamy za godzinę, za dzień, za dwa, kiedy nam się z powrotem zechce malować. Kiedy wróci nam po prostu wena. Ja jeszcze tutaj troszeczkę, o, włosy sobie pomalowałam. Dodam jeszcze tego śnieżku. W tej drugiej pracy byśmy już podeschła troszeczkę. Dobrze, dziękuję za uczestnictwo w moich zajęciach. Myślę, że każdy z Was spróbuje. No i powstaną piękne dzieła. Możecie je podsyłać na moją stronę na Facebooku.